Omówię zadanie tekturowe planety. W zadaniu tym dysponujemy kartonowym prostokątem o wymiarach A na B. Obie wartości z zakresu od 1 do 255. Interesuje nas pole maksymalnego koła, jakie możemy wyciąć z tego kartonu. Mamy dwie sytuacje. Albo bok A jest krótszy, albo bok B jest krótszy. W przypadku, gdy bok B jest krótszy, tak jak tutaj, musimy zamiast A podstawić wartość B. Po czym wyliczamy nasze pole ze wzoru. Pole to pi, długość promienia do kwadratu, czyli u nas A pół, ostatecznie 1/4 pi A kwadrat. Przeanalizujmy przykład. Dla danych wyjściowych 1, 2, 1/4 pi przyjmujemy 3,14 razy 1 do kwadratu daje 0,79, co wypisujemy na wyjściu. Wynik podajemy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dziękuję.